Było kilka minut po godzinie 21 17 stycznia 2001 roku, kiedy na tej trasie pomiędzy Górą Kalwarią a Kozienicami przebrani za policjantów bandyci zatrzymali czerwoną taksówkę. W środku było dwóch mężczyzn, właściciel samochodu oraz pracownik kantoru ze Stalowej Woli, Marek Jasica. Kierowcy udało się uciec, natomiast drugi z mężczyzn został zastrzelony. Tata normalnie rano poszedł do pracy, po czym no już nie wrócił, nie? Tata bardzo często jeździł do Warszawy. Niejednokrotnie ja z tatą jeździłam. Wtedy też miałam pojechać. Dlaczego pani nie pojechała? No taka głupia sytuacja taka wyszła, bo gdzieś tam dzień wcześniej sprzątałam w domu i tata się tam przyczepił, że gdzieś tam nie posprzątałam. Więc no ja obrażona byłam na tatę, nie? Bo tata przyjechał, powiedział, że jedzie i mówi, jedziesz ze mną, no ja nie, no bo fochę miałam na tatę, że on w ogóle dzień wcześniej mi uwagę zwrócił o to, że nie posprzątałam, więc dlatego nie pojechałam. Zgodnie z umową podjechali pod kantor w Warszawie, okazało się, że kantor był zamknięty, więc zgodnie z umową udali się do miejsca zamieszkania właściciela warszawskiego kantoru, gdzie bez żadnych problemów dokonano wymiany dolarów na złotówki. I ponownie mężczyźni tą samą trasą wracali do Stalowej Woli. Posiadali przy sobie 411 tysięcy złotych. Jadąc trasą od Góry Kalwarii, niedaleko miejscowości Podgórzyce, zauważyli, że na poboczu stoi oznakowany radiowóz policyjny. Przejeżdżając koło tego radiowozu, zauważyli dawane z wnętrza pojazdu sygnały świetlne, które nakazywały im zatrzymanie się. Kierujący taksówką miał wątpliwości, czy się zatrzymywać, czy jechać dalej. Po pewnym czasie zauważyli, że policyjny radiowóz jedzie za nimi i w dalszym ciągu daje im sygnały świetlne do zatrzymania. Mężczyźni postanowili, że w takim razie jednak zatrzymają swój samochód i wykorzystując pierwsze nadarzające się bezpieczne miejsce w pobliżu karczmy Rzym, zatrzymali pojazd na poboczu. Okazało się, że nie byli to policjanci. Mężczyźni, którzy opuścili Volkswagena, zaczęli wydawać polecenia. Stój, napad, to jest napad. Posiadali oni przy sobie dwie sztuki broni palnej. Wyciągnęli mężczyzn z Seata Toledo i wciągnęli siłą do Volkswagena Transportera, a następnie odjechali kilkaset metrów dalej, gdzie zatrzymali się w takim kompleksie leśnym. Akurat nie się wyrwałem. Adrenalina, nie? Pewnie. Jak ja biegłem, to ja nie patrzyłem na siatki, na druty kontrasty, nic. Bez koszuli, stryczek. Bo jemu w rękach zostało wszystko to moje, bo przez głowę przeszło. W stosunku do Marka J. padły 4 strzały. Został on postrzelony 2 strzałami w obrębie kończyny górnej. Jeden strzał był w klatkę piersiową oraz jeden w głowę. I to był strzał i rana, która bezpośrednio przyczyniła się do jego zgonu. Po tej całej sytuacji posypało się całe życie. Mama zaczęła pić, pije do dzisiaj, nie mieszka ze mną, nie mam z nią kontaktu. Zostaliśmy, mówię, bez niczego, bez środków do życia. Bez niczego. Moja matka po prostu załamała się. W toku postępowania ustalono, że sam pojazd, Volkswagen, pochodził z kradzieży. Został on przemalowany i oznakowany elementami, które miały imitować oznakowania policyjne. Tablice rejestracyjne, które zostały umieszczone na tym samochodzie, pochodziły z kradzieży z policyjnego radiowozu. Z kradzieży, która miała miejsce kilka tygodni wcześniej. No ja nic nie wiem. No ja wiem, ale to wtedy on dla pana pracował, nie? Możemy to chwilę pogadać? Nie, nie. Czemu? Nie mam o co rozmawiać. Naprawdę nie pomoże nam pan? Nie. No ta sprawa jest dalej niewyjaśniona. A to listy wyjaśniają, to co mnie to obchodzi? No stracił pan też pieniądze, to nie małe. Ja nic nie będę, na ten temat nie będę rozmawiał. Ja nic nie wiem. Zastrzelono pana pracownika. No to co się pana? Stało, no to co? No co? Ktoś mu da teraz ten? Wypadałoby, żeby to wyjaśnił, przynajmniej to zabójstwo Marka. Ja na ten temat już nic nie pamiętam, to już 30 lat temu było, tak? 22. Starano się ustalić krąg osób, które mogą mieć wiedzę oraz środowisko właściciela kantoru ze Stalowej Woli i ustalono, że kilka lat wcześniej miała miejsce bardzo podobna sytuacja, ponieważ został on również napadnięty podczas przenoszenia gotówki i również w
podczas tamtego zdarzenia została użyta broń palna. W tamtej sprawie zostały ustalone osoby, został nawet skierowany akt oskarżenia, niemniej jednak sąd uniewinnił sprawców tamtego przestępstwa. W 2004 roku doszło do kolejnego napadu na kantor Tadeusza K. ze Stalowej Woli. Bandyci postrzelili konwojenta i zrabowali około 600 tysięcy dolarów. Za tą kradzież skazano czterech mężczyzn z tak zwanej grupy markowskiej. Każdy z nich dostał karę 10 lat więzienia. Bo to jest takie... Nie mam taty, nikt za to nie odpowiedział. To jest przykre. Mojemu tacie płacono 40 zł za wyjazd do Warszawy. Dodatkowo. A więc mój tata zginął za 40 zł. W zorganizowaniu tego napadu na pewno brało udział kilka osób. Kradzież samochodu, przygotowanie jego może świadczyć o tym, że mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą. Może któryś z naszych widzów ma wiedzę na ten temat. Każdemu zapewniamy pełną anonimowość.